Witajcie, dzisiaj będziemy testować młot wyburzeniowy firmy Verda. Młot ten kupiłem już jakiś czas temu, przeleżał u mnie z rok, ponieważ miałem Tytana. Może gdzieś tam wcześniej widzieliście go w filmach, a jeżeli nie, to pokażę wam jak on wygląda. Tytan niestety już nie pokuje, ponieważ się spalił. Szczotki, początkowo myślałem, że szczotki, założyłem nowe szczotki, ale idzie ogień z komutatora, szczotki wytrzymują 5 minut, są spalone, tak więc Tytan jest już raczej nie do uratowania, bo tam by trzeba było chyba wirnik przewijać lub stojan. No dobra, ale skupmy się teraz na tym młocie, którego tu widzimy. Mamy tutaj instrukcję obsługi. W zestawie mamy jakąś buteleczkę, pewnie nie będzie tego widać, o, tutaj mamy buteleczkę do oleju, szczotki, zestaw podstawowych kluczy, klucz do odkręcania korka od napełnienia oleju, zapasowe szczotki, dwa imbusiki, które też tu pewnie służą do przykręcania rączek lub innych podzespołów. No i teraz tak, co to jest? Tutaj mamy tabliczkę znamionową Verda, nie wiem, czy to jest model SN1402, moc 2000 kW. Sprawdzimy sobie, czy faktycznie ma tą moc, bo z doświadczenia wiem, że niestety tutaj te moce są oszukiwane, nie mają takiej mocy te urządzenia. Nie wiem, skąd producenci biorą te wszystkie parametry, które się znajdują na tych naklejkach, ale wiadomo, papier przyjmie wszystko, napisać, nadrukować można sobie wszystko, co się chce. Dobra, ten młot teraz w chwili obecnej kosztuje około 500 zł. Ja ten młot kupiłem, nie wiem, rok czy 2 lata temu, 380 zł, o ile dobrze pamiętam. No ale wiadomo, wszystko podrożało. Za chwileczkę go sobie wyciągniemy. Nie wiem, czy on w ogóle ma w sobie olej. No, jest tam olej. Tak więc młot jest gotowy do użycia. W zestawie są jeszcze jakieś dwa przecinaki. Na pewno będzie szpic i jakaś tam 35. Za chwilę to rozpakuję i wam pokażę, jak to wygląda. No dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Szpic. Tak on wygląda. Sprawdzimy sobie, jaka jest wytrzymałość, jaki jest twardy, ale podejrzewam, że tutaj szału nie będzie z tymi przecinakami, szpicami. Tutaj mamy płaską, jakąś tam 35. Też zobaczcie, jak to jest wykonane. No ale dobra, nieważne. W zestawie jest to, co jest. Zobaczymy, jakie to jest wytrzymałe. Mam trochę do wykucia takiego małego fundamentu. Zobaczymy, jak spisze się ten młot przy tej pracy. Podłączymy sobie wszystko, uzbroimy, założymy jakiś grot. Podłączymy sobie pod voltomierz, pod watomierz dokładnie, zobaczymy, ile watów ten młot pobiera, jaką ma moc, tak więc za chwileczkę będziemy sobie nim kłuć i sprawdzimy, jak to sobie poradzi w betonie. No a tutaj mamy tego Tytana, co wam mówiłem wcześniej, który mi się spalił. Bardzo fajna maszyna, dosyć długo u mnie pracował. Dbałem o niego, zawsze po robocie był wydmuchany, wyczyszczony, no ale jak widzicie, nie sprawdzałem jeszcze tutaj, nie mierzyłem, ale na pewno coś się spaliło, albo stojan, gdzieś jakieś jest zwarcie na uzwojeniu i za duży prąd idzie na szczotki, bo szczotki 2-3 minuty i są całe spalone, tak więc szkoda młota, no ale dobra, lecimy testować tamtego. Tak to tutaj wygląda, młot jest już przygotowany, Tytanem skułem, tutaj to, co widzicie, naprawdę niewiele. I już tak naprawdę niewiele zostało. Myślę, że jakieś pół godziny roboty tym młotem i będzie wszystko skończone. Tak więc tak, młot jest już podłączony. Mam tutaj jeszcze miernik, żeby zobaczyć, jaka jest, ile bierze watów. Zobaczymy, włączę go. Oczywiście podłączymy sobie i sprawdzimy pod obciążeniem. No dobra, sprawdzimy sobie teraz na biegu jałowym. No powiem Wam, że zaskoczony jestem, 1600, tak więc pod obciążeniem za chwileczkę zobaczymy. Nie wiem ile było, zaraz muszę sobie sprawdzić, zaraz do Was wracam. No i powiem Wam, że jak zauważyliście 3000 watów, czyli prawie 3 kW ten silnik pociągnął. Tak więc naklejka, która się tutaj znajduje i moc tego urządzenia mamy 2000 watów. Tak więc tutaj nic oszukane nie jest, bo miałem wiele razy takie zdarzenie, nawet Wam powiem nie na szlifierce, tylko na wiertarce, że jest 2700 watów, a tak naprawdę dokładnie było 2700 chyba 50, a tak naprawdę jest 750 ten silnik przy tej wiertarce takiej kolumnowej. Tak więc tutaj naprawdę nie mam nic do zarzutów, za chwileczkę nic tutaj nie mogę zarzucić, za chwileczkę zobaczymy jak to kuje. No i jak widzicie, młot bardzo dobrze sobie radzi z takimi fundamencinkami. Zobaczcie, tutaj są różnego rodzaju kamienie. Bardzo fajnie to idzie. Powiem wam, że młot znacznie jest lżejszy od Tytana. To się naprawdę da się odczuć podczas pracy, bo tym Tytanem robiąc pół dnia to naprawdę trzeba mieć naprawdę zdrowie i siłę, a tutaj ten młot jest znacznie lżejszy. Można to też od razu zauważyć po wielkości i długości tej części, która jest montowana. Tytan ma tutaj znacznie większe, dłuższe. No i ten ciężar tutaj gdzieś tutaj jest też grubszy, jest znacznie cięższy. Nie ważyłem go, ale już na samo różnica już jest, gdy się już weźmie w rękę tego młota, że jest znacznie lżejszy. No i oczywiście praca jest znacznie przyjemniejsza. Widzicie, jestem taki zjajany, bo dopiero co odstawiłem tego młota, odpokułem nim chwilę, a naprawdę jest co robić takim młotem. Tak więc tutaj każdy kilogram to jest naprawdę dużo, bo przy spacerowaniu cały dzień z takim młotem to naprawdę jest co robić. Tak więc jak dla mnie za te pieniądze naprawdę bardzo fajny sprzęt. Ja sobie tutaj to wszystko skuję. Powinno iść bez najmniejszego problemu. Gdyby coś się wydarzyło, to wam o tym powiem. Tak więc jak dla mnie młotek jest naprawdę na plus. Na pewno to, że jest lekki. No i sami widzieliście, moc nie jest oszukana. Tutaj naprawdę daje radę. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. A w kolejnym filmie będziemy testować sobie mieszadło. Zobaczcie, tutaj jest 2800 moc. Taki mieszalniczek. W kolejnym filmiku sprawdzimy sobie, jaki on jest mocny i jakie parametry pokaże na watomierzu. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Taka sytuacja. W betonie w środku znalazła się taka rura. Dość gruba, zobaczcie, przebiło na wylot. Tak więc jest moc.